Witam wszystkich, z tej strony Tobi. Dzisiaj kolejna nowa seria, mianowicie dziwne fobie. Będzie to polegało seria na tym, że wybieram 5 fobii maksymalnie więcej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie to polegało na tym, że sam wybiorę sobie fobie, które wydają mi się przynajmniej dziwne. I w sumie tyle. I tu jeszcze szybka informacja dla użytkownika fan komiksów hashtag DDD. Zrobię 20 moich ulubionych komiksów. Zrobię, twoja prośba zostanie wysłuchana. Natomiast potrzebuję na to troszeczkę czasu, ale do końca miesiąca powinienem się wyrobić. Jeżeli mi się oczywiście to uda. Ale nie martw się, pewnie zobaczysz 20 moich ulubionych komiksów w WC Zamnej. Nie wiem jak to się przyjmie, ponieważ ostatnio przyszedł mi jeszcze jeden komiks, zobaczymy. Ja cię jeszcze będę mógł, nie wiem, jeszcze dzieci go przeczytam w tym miesiącu. Czy przeczytam więcej komiksów i zobaczymy, czy mi się to po prostu nie zmieni. Ale dobra, koniec o komiksach, wracamy do fobii. Pierwszą fobią, jakiej wam powiem, jest to anatidefobia. Fobia ta polega na tym, że boicie się tego, że gdzieś na świecie jest kaczka. I ta kaczka non-stop was obserwuje. Cóż, nie wiem co mogę wam powiedzieć. Przecież mi się nie spodziewa, że ktoś może się czegoś takiego bać, ale dobra, ludzie się boją różnych rzeczy. Więc okej. Kolejną lękiem jest triokaidekafobia. Jest to lęk przed liczbą 13, czyli po prostu boicie się liczby 13. O ile lęk przed piątkiem 13, który może będzie w przyszłym odcinku, jeżeli się przyjmie seria. Jeszcze rozumiem, bo sam się w podstawówce bałem tego dnia, piątek 13. Tak, samej 13 się nie boję, co prawda. Co prawda. Są jakieś takie sytuacje, w których nie biorę 13, ale znaczy nie, bo no czy to jest jakieś takie straszna 13. Dla mnie cyfra jak cyfra, liczba jak liczba, nie? Teraz fobia, którą prawdopodobnie ma większość z was. W sumie ja też, chociaż to nie jest moja główna fobia. Chodzi o to, że to jest nomofobia. Jest to lęk, po prostu boicie się, że utracicie dostęp do telefonu. I to może być u mnie lęk. To może być jedna z moich fobii. Chociaż może nie tak główna, ale pewnie takie coś z tyłu mojej głowy jest. Pewnie większość z was też to ma. Więc tyle. Kolejna fobia, która jest dla mnie dziwna. Lęk przed zasypianiem, czyli somnifobia. Nie wiem. Jak ja bym się bał zasypiać, to prawdopodobnie żyłbym o kawie, energetykach i nie wiem, czym jeszcze. No cóż, każdy ma swoją fobię. Ja mam swoje fobie. Wy macie swoje fobie. I ostatnia fobia na dzisiaj. Gynofobia. Jest to lęk przed kobietami. Czyli po prostu kobieta wzbudza was strach. I jak sprawdzałem, to to może być przepraszam, do mężczyzn i do kobiet innych. Okej. Dobra. Nie wiem, czy podobała mi się ta seria. Tak, miałem tutaj rozpiskę tych fobii, bo ja sam tego nie zapamiętam, a tak to miałem scenariusz. I słuchajcie, jeszcze jedna do was sprawa.
Napiszcie mi, czy macie którąś z tych fobii, jaką macie fobię. I w sumie to tyle. Dzięki. Cześć.